Gdzieś tu, w tym lesie, jeszcze 3 miesiące temu biegały wiewiórki. A teraz? Teraz można jedynie poszukać oznak kończącego się 2018 roku. A, czy to był dobry rok? Czy 2019 będzie lepszy? Czy jest sens zadawać sobie takie pytania? Nie zawsze. Kiedy macie jasno określony w życiu kierunek, którym podążacie, nie mówię cel, to zadawanie sobie takich pytań nie ma bardzo dużego sensu. Jak zwykle pod koniec i na początku, na przełomie starego i nowego roku, będziecie mieli w internetach mnóstwo zachęty do tego, żeby zaplanować sobie cały nadchodzący rok. I to najlepiej jeszcze przed końcem starego. Przepraszam, ale przez szacunek do starego roku należy się nim delektować aż do ostatnich chwil. Nieprawdaż? Nawet można w tym celu znieść toast z szampanem. Co prawda on się za chwilę przemieni w toast na cześć nowego roku, ale celebrowanie tych chwil, które są nam dane teraz, to umiejętność, która zanika. Ale wracając do celów. Mówi się, że marzenie bez daty wykonania tego marzenia to mrzonka. Że cel musi być mierzalny i z wyznaczoną datą. Ale to nieprawda. I mówię to nie tylko do tych wszystkich, którzy mniej więcej w połowie lutego orientują się, że postanowienia noworoczne szlak trafił. Ważne jest to, żebyście mieli świadomość kierunku, w którym zmierzacie. Wizję tego, co chcecie osiągnąć. Ta wizja jest ważniejsza niż konkretne cele, które sobie stawiacie. Bo jeśli waszą wizją jest życie w wolności, teraz to może oznaczać wybudowanie domu gdzieś z dala od cywilizacji, a innym razem spędzenie miesiąca na wycieczce, która pozwoli wam odkryć trochę inne rejony świata i waszej własnej wyobraźni. Ale wolność będzie waszym pragnieniem. Będą się zmieniać tylko cele. Dla mnie ważna jest świadomość kierunku, w którym idę. Nawet jeśli cele wydają się mgliste albo nieosiągalne, ważne jest to, żebym codziennie miał świadomość, że wykonuję mały krok, ale w takim kierunku, który przybliża mnie do tej wizji, którą gdzieś tam mam, czasami nawet nieuświadomioną, ale za którą tęsknię całym sobą. Więc życzyłbym wam w 2019 roku świadomości celu, świadomości sensu i tego, żeby każdy dzień przynosił wam świadomość tego, że ten mały krok, jeden niewielki krok, ale w dobrym kierunku wykonujecie. Nawet jeśli pogubicie się z celami. Za parę dni w 2019 roku zacznę wypełniać swój kalendarz, ale w tym roku mam o wiele mniejszy kalendarz niż w zeszłym roku. W zeszłym roku był na tyle duży, miał całą stronę na jeden dzień, że nic w nim nie zapisałem. Ani jednej litery, ani jednej daty, ani jednej cyfry. Ale w tym roku mam taki kalendarz, na którym się musi na jednej stronie zmieścić 7 dni. I tak sobie pomyślałem, że to jest kalendarz, powinien być, moi drogi, do wolności. Do wyswobodzania siebie z tego wszystkiego, co gdzieś tam mnie uwiera. I że powinien sobie w takim kalendarzu zapisywać 3 najważniejsze rzeczy każdego dnia. I sprawdzać potem, czy w każdym z tych obszarów jeden krok został wykonany. A jeśli się nie uda, to potem jest następny dzień i następne miejsce na 3 kolejne najważniejsze rzeczy. Niech was te skrzyczące na drzewach kruki, które was namawiają do ustanawiania sobie dalekosiężnych celów, nie zwiodą. Bo bardzo często bywa tak, że mówią to ludzie, którzy chcą upiec swoje cele na waszym ogniu. Tak bardzo chcą upiec, że nawet pomogą wam odnaleźć wasze cele, chociaż wy ich nie widzicie. Parę dni między starym a nowym rokiem to zawsze jest czas, kiedy można zwolnić, kiedy można w końcu posłuchać siebie, zobaczyć, jaki macie cel, jaką macie wizję swojego życia, co chcecie osiągnąć. Nie męczcie się wyznaczaniem celów, jeśli tego nie czujecie, ale małych kroków, które trzeba zrobić każdego dnia przez najbliższe parę dni,
żeby wizja, którą nosicie w sobie, to pragnienie, które w sobie macie, stało się ziszczającą się przepowiednią. Wtedy poczujecie, że droga również ma sens. Może nawet większy niż cel, który osiągniecie. Bo co będzie, jak osiągniecie cel? Musicie wyznaczyć kolejny. Ale czy te cele was zbliżają do tego, kim jesteście? Co w sobie nosicie, jaką tęsknotę? Czy ją realizujecie, czy zmieniacie świat, zmieniając siebie? W pogoni za celami trudno może być to ocenić. Więc życzę wam spokoju i radości z małych kroków w kierunku tej wizji, która jest waszą własną, indywidualną wizją. Cele zaczniecie realizować, nawet nie wiecie kiedy. I będziecie czuli, że sprawia wam to wiele więcej radości. Tego wam życzę. Jako i sobie. Gdzieś między starym a nowym rokiem, gdzieś między zimą a jesienią a wiosną. Ale jeśli mamy w sobie to światło, które nam oświeca drogę, to nieważne, co jest wokół, ważne, że my idziemy dalej. Do zobaczenia. Następnym razem.